Renault S150 to pojazd, którym od niedawna może chwalić się Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie. Wóz kosztował 140 tysięcy złotych, 120 tysięcy wyłożyła gmina Sorkwity, 20 tysięcy dołożył powiat mrągowski. Auto zastąpiło wysłużonego stara. Samochód ma już około 20 lat, ale sądząc po stanie technicznym, po wyposażeniu, jest to samochód, który na pewno będzie spełniał wszelkie normy i bezpiecznego dojazdu do akcji ratowniczo-gaśniczych, jak również skutecznego podejmowania takich działań. Ten samochód, który żeśmy pozyskali, to jest naprawdę już samochód wysokiej klasy. Jest to bardzo wielka różnica między starym, który mieliśmy. Myślę, że ten samochód będzie nam służył przez wiele, wiele lat. Okazuje się, że jest to samochód doskonale wyposażony, bez elektroniki, bo tego żeśmy się bardzo obawiali. Jest po małym bardzo przebiegu, bo tylko 20 tysięcy, niedobity, także będziemy bardzo zadowoleni. Strażacy podkreślają, że pojazd ma już swoje lata, ale jego funkcjonalności, wyglądu i niewielkiego przebiegu może pozazdrościć niejedna jednostka OSP z terenu powiatu mrągowskiego. Jest to samochód do działań ratowniczo-gaśniczych, posiada zbiornik 3000 litrów wody, zbiornik na środek pianotwórczy, no i dodatkowe wyposażenie tego samochodu, czyli jest oświetlenie LED-owe, maszt oświetleniowy, sprzęt do działań ratowniczych, do działań gaśniczych. Samochód bardzo dobrze nadaje się do działań w terenie, w lasach, bo ma napęd 4x4 z blokadą mostów. Jedziemy wszędzie, wyciągniemy też się, bo mamy wyciągarkę, w razie czego jak się zakopiemy. No myślę, że ten nabytek posłuży ładnych parę lat. W ciągu roku jednostka w Rybnie odnotowuje około 30 wyjazdów alarmowych. OSP tworzy 40 strażaków, w tym 10 pań. Jednostce gratulujemy nowego samochodu oraz życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów.